Witam wszystkich serdecznie, wszystkich oglądaczy Marfish Team World i Marfish Team proponuje oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani łowieniem na jerki, jerki, jak zwał, tak zwał, dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast dostaję coraz więcej pytań, jakie rodzaje przynęty, jak duże, z czego zrobione, jakie ciężkie. No i postanowiłem troszeczkę podzielić się wiedzą, którą mam, tym pokazać ten sprzęt, który posiadam, jak ja na niego łowię, dlaczego akurat taki wybrałem, a nie inny, bo to jest też dość istotny aspekt całego jerkowania. I chciałbym Wam również pokazać, opowiedzieć o pewnych zasadach, które nie dla każdego są oczywiste, a jednak bardzo istotne, jeżeli chce się mieć wyniki i chce się cokolwiek osiągnąć, jeżeli chodzi o tą dziedzinę. To jest tak samo jak w łowieniu na blaszki, na małe gumki, w dropshocie, na bocznym tropu, jakkolwiek zwał, tak zwał, są fachowcy od tego, którzy łowią tylko w ten sposób i będą łowili tylko w ten sposób. Są w tym dobrzy, wręcz doskonali, dzielą się tym, chwała im za to i to wcale nie jest ani złe, ani dobre, po prostu jest taka metoda. Jeżeli chcecie wiedzieć, to zapraszam do obejrzenia dalszej części tego nagrania. Przejdziemy teraz do dżerków, które chciałbym Wam pokazać, jakie ja mam. Nie mam ich zbyt wiele, natomiast dzielę jerki na dwie grupy, na dwie zasadnicze części. Pierwsza to jest ta po mojej prawej stronie, w pierwszym i drugim rzędzie, to są stałe. To są takie, które nie wykonują żadnych ruchów w wodzie, jeżeli są ciągnięte normalnie, bez podszarpywania, to wtedy one troszeczkę skręcają. I są tak zwane łamańce, to jest ta linia, to są moje trzy najlepsze, jakie mam. I właściwie jedyne, na jakie się zdecydowałem, miałem kilka. Okazało się, że nie do końca pracowały tak, jak powinny pracować. Nie chciały ładnie przy ściąganiu się zawijać. W związku z tym zrezygnowałem z tamtych, zostały w moim arsenale, w mojej stajni tylko te trzy. I zaraz chwileczkę powiem na ich temat. Co to jest, z czym to się je i dlaczego akurat takie, a nie inne. Jak widzicie, mam wszystkie duże przynęty, wręcz bardzo duże, bardzo ciężkie. Fatso to jest 100 gram, ponad 100 gram. Warriory również ponad 100 gram. Ten tutaj, który jest pływającym jerkiem, waży 130 gram. No są to duże przynęty, wymagają specjalistycznego sprzętu. O tym będzie kolejny odcinek. Powiem, dlaczego akurat taki sprzęt, a nie inny. I teraz tak, pierwsze pytanie, dlaczego używam tak dużych przynęt? Powiem to w ten sposób. Proszę mi wierzyć, z ostatniego filmiku, jaki zrobiłem, tam padła taka około 80. No nie jest to rewelacja, ale jeżeli byście mieli do wyboru jako szczupak metrówka czy więcej uganiać się za płoteczką 10 cm, a mieć możliwość sięgnięcia po taką przynętę, która jest duża, która ma 20-25 cm długości, to pewnie byście się zdecydowali na ten większy, na tą większą zdobycz, bo jest ona mniej energochłonna. Wystarczy raz uderzyć, a szczupak mając wybór pomiędzy taką przynętą a kolegą, który ma pół metra, wierzcie mi, że sięgnie po tego kolegę, który ma pół metra i go łyknie bez najmniejszego problemu. Wystarczy mu tego jedzenia na bardzo długi okres czasu. Dlatego ja się również zdecydowałem na tak duże przynęty, bo po pierwsze, duże szczupaki chcą jeść dużo, muszą jeść dużo i chcą poświęcić jak najmniej energii na to, żeby zdobyć jedzenie. Po drugie, jeżeli 5-centymetrowy riperek czy twister, cokolwiek, gdzieś tam znajdzie się w okolicy szczupaka, nie zawsze może być zauważony przez tego drapieżnika. A taka przynęta tej wielkości, wierzcie mi, że zawsze zostanie zauważona i szczupak nie odpuści, jeżeli jej gdzieś tam nie pogoni. To z reguły jest tak, że on ma swoje terytorium i on tego terytorium broni. Jakkolwiek by nie był nażarty, to i tak zawsze pogoni za przynętą, którą zauważy. No chyba, że nie żerują w tym momencie, ale to w tej chwili to jest rzadkość, żeby nie żerowały. Dobrze. To była odpowiedź, dlaczego tak duże przynęty. Po prostu ze względów ekonomicznych, patrząc ze strony szczupaka, on chce zjeść to, co jest duże, to, co widzi, to, co jest mu łatwo dogonić. Nie będzie się uganiał za takim drobiazgiem. Sprawa następna. Dlaczego tak ciężkie przynęty? Ano dlatego tak ciężkie przynęty, bo
Ja staram się rzucać maksymalnie daleko. Sięgam czasami 50 metrów. To jest naprawdę dobry dystans, o ile nie bardzo dobry dystans. I powiem Wam, przy tych 50 metrach brania zaczynają się w przedziale 20-15 metrów. Szczupak bardzo często podąża krótko za, jeżeli nie uderzy od razu, podąża bardzo często przez pewien okres czasu za tą przynętą. Czasami potrafią odprowadzić aż do samej burty łodzi lub do samego brzegu. Zdarzyło się to Wam wielokrotnie. Natomiast większość brań jest w tym przedziale 20 do 0 metrów. Nawet od 15 metra do 0 metrów, czyli do wyciągnięcia przynęty z wody. I teraz tak, jeżeli miałbym przynęty lekkie w granicach powiedzmy 20-30 gram, nie bardzo bym sięgał tego dystansu 50 metrów. Mając tak ciężkie przynęty, mogę rzucić na dużo większy dystans, czyli około 50 metrów. Ta przynęta zdąży się ustabilizować na swojej głębokości i szczupak ma wystarczająco dużo czasu, wystarczająco długą drogę do tego, żeby mógł się przygotować do zaatakowania, mógł sprawdzić, czy to się da zaatakować, czy to jest właściwie dobre do zjedzenia, czy nie. Dlatego one są tak ciężkie. No i niestety wymagając też, jak już mówiłem wcześniej, specjalistycznego sprzętu. Dobrze. Sprawa następna. Jak te przynęty pracują? Jak te przynęty pracują? Być może mi się uda taki odcinek nakręcić, pokazać Wam, jak to wygląda. Jeżeli nie, to odsyłam do innych, którzy takie filmy nakręcili. Jerk jako taki wymaga specjalistycznego prowadzenia, czyli takiego podciągania, podcinania. Wtedy on ucieka raz na prawą stronę, raz na lewą stronę, raz na prawą stronę, raz na lewą stronę, co nie znaczy, że nie można ściągać tej przynęty jednostajnie. Aczkolwiek jest ona wtedy dużo bardziej efektywna i dużo bardziej wabi drapieżnika. Jak taki jerk w wodzie się zachowuje? Ja opiszę na podstawie tego tutaj jednego, natomiast też jest bardzo dużo filmów, w których widać. Jerk, będąc prowadzony w tym kierunku, po szarpnięciu obraca się raz w prawą stronę, raz w lewą stronę, raz w prawą stronę i odpływa raz w lewą stronę. Odpływa. Jeżeli on działa, pracuje w ten sposób i ta strona jest błyszcząca, a wezmę innego, weźmy na przykład, weźmy tego tutaj, to też nie jest błyszczący, tu jest druga, o ten będzie lepiej widoczny. Raz w prawą stronę, raz w lewą. Lusterkuje, czy odbija światło padające do wody właśnie tą powierzchnią. Zwraca na siebie coraz większą uwagę. Raz w prawą stronę, raz w lewą. Normalnie ryby zdrowe nie pływają w ten sposób, pływają prosto. Czyli ta ryba prawdopodobnie jest chora, a drapieżniki eliminują przede wszystkim osobniki słabe. W momencie, kiedy Jack poszedł w tą stronę, stanął, czekamy moment, on się ustabilizuje w takiej pozycji i będzie powoli opadając w ten sposób lusterkowo. Będzie się zachowywał w ten sposób. Jeżeli go szarpniemy, odwróci się w drugą stronę, będzie podciągnięty i znowuż schodząc na dół będzie lusterkował w ten sposób. To jest praca dobrze zbudowanego jerka, dobrze zrobionego jerka, bo jest bardzo dużo hobbystów i amatorów, którzy jerki robią sami. Na przykład taki jak ten, zrobiony z zwykłego kawałka drewna, wystruganego, wyciętego. Bardzo dużo jest filmów o tym na YouTubie, można sobie to obejrzeć. I dobrze pracujący jerk będzie się właśnie w ten sposób zachowywał, opadając do dołu, lekko pochylony dziobem na dół. To jest kwestia jerków tego rodzaju. Aczkolwiek bardzo często się zdarza, że ja używam też tylko jednego takiego coś w rodzaju cykady. Zahaczam go w tym miejscu, on wtedy jest bardzo ostro postawiony i działa w ten sposób. Podobnie się zachowuje opadając, ale jest bardzo agresywny, pracując prawo-lewo, jeżeli go podciągam. Używam go w momentach, kiedy pracuję na bardzo głębokiej wodzie, czyli w granicach 10-15 metrów. Takie wody tutaj są. I tam powiem, że sprawdza się bardzo dobrze. Gdybym tam zastosował cykadę, jakkolwiek bądź, podejrzewam, że ani nie sięgnąłbym na tą głębokość, jaka tam jest, a prawdopodobnie nie rzucając na odległość 20 metrów, mając pod spodem 15, no to podejrzewam, by mi zostało może z 10 metrów do efektywnej pracy przy podciąganiu tej cykady. Dobrze, to są jerki stałe, czyli takie niełamańce. Tutaj mówimy, tu są jerki łamane. Dlaczego łamane? Segmentowe. Ano, bo one mają kilka segmentów. Tutaj pokażemy w zbliżeniu. Tu są akurat trzy segmenty. On może pracować prawo-lewo i wtedy, jeżeli go będziemy ściągać prosto, bez podszarpywania,
będzie się bardzo ładnie zachowywał naturalnie, tak jak zwykła ryba. To jest akurat jerk firmy Spro, a tutaj mamy dwa no-name'y, które są, powiem, że doskonałe. To są czterosegmentowe, wielkości 1 do 1 płoć. To jest około 20 cm płoć. Wygląda dokładnie tak jak ona. Tutaj już zahaczony był przez szczupaka. Nie ma znaczenia, czy to jest drewno, czy to jest plastik. Szczupak pogryzie wszystko. I mają bardzo fajną cechę. Z przodu mają pusty otwór gębowy. Tutaj wpływając woda, wypływa tu skrzelami. Powoduje dodatkowe zawirowania wody i jednocześnie troszeczkę taką ucieka ta ryba lekko na bok, jeżeli jest podszarpywana. Jeżeli płynie normalnie, jeżeli tylko ją ściąga, to będzie płynęła w ten sposób, tak? Będzie zachowywała się, o, dokładnie tak. Ale jeżeli będzie podszarpywana, to ona będzie uciekała wtedy na bok, właśnie przez ten otwór. A to wskazuje na to, że ta ryba nie do końca jest zdrowa. I jest łatwym łupem dla szczupaka. Dlaczego ja używam, których używam najczęściej? Najczęściej używam łamańców, dlatego, bo w miejscach, które łowię, nie są głębokie. One schodzą maksymalnie na pół metra. A ja łowię w większości w wodach takich dwumetrowych, 2,5 metra to już jest maks. I wtedy ja bym nie chciał, żeby na przykład faco, który bardzo szybko tonie i nadaje się do bardzo dużych głębokości, gdzieś tam rył mi po dnie, żebym go musiał podrywać. To jest po pierwsze. Po drugie, one bardzo dobrze się sprawdzają, jeżeli chodzi o imitację ryb. Ja nie muszę się napracować nimi, żebym miał efekty. A niestety przy tych jerkach prowadzenie, przy tych tradycyjnych jerkach prowadzenie jest bardzo istotne, bo jeżeli nie będziemy potrafili podszarpywać w jakiś tam konkretny sposób tego robić i zwijać, zapraszam do obejrzenia filmów na YouTubie, to niestety one będą pracowały mało wydajnie. Teraz tak. Pewnie Was interesuje, jakie marki i jakiego producenta najlepiej byłoby kupić taki jerk. Od razu odpowiem, że polskie jerki są najlepsze. To jest ta strona. To jest Salmo. I one naprawdę robią wspaniałą robotę. Są dopracowane, naprawdę dopieszczone. Jak dostały już malowanie, czyli to zdobienie w 3D, takim już normalnym, takim już dobrym malowaniu, nieręcznym, tak jak tutaj na przykład, czy takim sztucznym ubarwianiu. Są naprawdę, powiem Wam, doskonałe. Holendrzy sobie tutaj bardzo chwalą, szczególnie Faco, ten mniejszy model. Troszeczkę mniejszy od tego, bo to jest SK, a jest jeszcze... Nie, jest jeszcze mniejszy. Ten jest 14 cm, ale jest jeszcze 10 cm czy 12 cm i sobie bardzo chwalą tego Faco. On naprawdę bardzo dobrze pracuje w wodzie, a jednocześnie jego wykonanie jest doskonałe. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że warto jest zainwestować w tą polską markę i ona naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Idąc dalej, nie zachęcam do kupowania jerków czy jerków drogich. Dlaczego? Ano z bardzo prostego powodu, bo jerki będąc tak ciężkie potrafią się bardzo łatwo odstrzelić w pierwszych okresach użytkowania tej przynęty, jeżeli się nie zapomni, powiedzmy, otworzyć wolny bieg. Jeżeli zawinie się gdzieś linka na szczytówce, czy cokolwiek się stanie i mocno przyblokujemy rolkę z linką, wtedy przy tej sile, jaką używamy przy rzuceniu, wierzcie mi, nie ma przynęty, nie ma linki, która by nie wytrzymała. Każda puści, każda się odstrzeli i wtedy przynęta, która jest tak mocno szarpnięta, odleci i już jej nie dostaniecie. A to czasami potrafią być bardzo duże pieniążki. Także nie zachęcam do kupowania drogich, co nie znaczy, że można sobie je kupić. Ale niestety jakoś nigdy, tak ja to zauważyłem, nie idzie w parze z ceną. Jeżeli coś kosztuje bardzo dużo, no czasami nie do końca to jest takie fajne. Ja twierdzę, że na wszystkie przynęty najlepiej biorą wędkarze. No i niestety tak to się dzieje, że wszyscy mają wypchane skrzynki po grzbiet różnymi tam przynętami, a może weźmie na to, a może weźmie na to, a może dzisiaj po prostu nie biorą i trzeba iść do domu. W większości tak to jest. Używam też takiego Salmo. Bardzo, bardzo dobre malowanie, bardzo agresywne i powiem, że bardzo popularne. To jest pływający. On bardzo, bardzo mocno pracuje, idąc tutaj pod tym
pod tą łopatką i naprawdę powiem wam, że jako pływający używam jako jedynego pływającego. Nie używam poperów, nie używam innych. Ten jest idealny. Miałem już tak wiele brań na tego woblera, bo to można powiedzieć, że to jest bardziej wobler niż jerk, że naprawdę powiem wam, stwierdziłem, że nie ma sensu kupować nic innego. Mam kilka takich modeli w zapasie. Gdyby mi się coś stało z tym, nie daj Boże, to wtedy wyciągam następnego i mam cały czas te same. Teraz tak. Jeżeli chodzi o łamańce, proszę zwrócić jedną uwagę, jeżeli będziecie kupowali, czy one chodzą naprawdę tutaj płynnie, czy się gdzieś nie haczą. Mało tego, o ile te jerki można sobie wypróbować, o tyle z tym jest taki problem, że no niestety ten sam, z tej samej partii nie zawsze będzie tak doskonale się zachowywał jak poprzedni. No i trzeba mieć ich kilka, żeby sobie znaleźć taki, który pracuje dobrze. Natomiast tamte gdzieś zostawić na boku, ewentualnie wykorzystać w późniejszym okresie, jak z tymi coś się stanie. Jeżeli chodzi o kolory i malowania. No, moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Ma się błyszczeć i to jest wszystko w tym temacie. Powiem to tak, o ile ten nigdy w naturze nie występuje i nie wystąpi, o tyle tego rodzaju malowanie, czy tego rodzaju malowanie, już nie mówię o tych, czy powiedzmy coś w tym rodzaju z bardzo srebrnym okiem, tak jak jest w naturze, są naturalnymi kolorami, naturalnym malowaniem, naturalnym kolorem i tak to powinno zostać. Można mieć jeden, dwa, ja mam dwa takie różne, takie inne. Mam dwa, które jeżeli nic się nie dzieje, no to próbuję, może się uda. Akurat ten prawdopodobnie działa dlatego, bo chodzi po powierzchni, jest bardzo dobrze widoczny z dołu. W związku z tym ryby na płytkiej wodzie reagują na niego czasami naprawdę niesamowicie. Start z 2 metrów do takiej przynęty, jak widzisz, szczupaka, który startuje z odległości 2 metrów, jest naprawdę ekscytującym widokiem i życzę każdemu, żeby miał możliwość zobaczenia czegoś takiego. Jedyną marką, jaką mogę polecić, właściwie dwie marki są takie, które mogę polecić, które robią według mnie bardzo dobre przynęty typu jerk. To jest polska firma Salmo, to jest Warrior, Fatso, to będzie Persz pływający, tu kilka innych, są też te, które Marek Malman używa. Ja uważam, że dla mnie te są bardziej odpowiednie, ponieważ są bardziej naturalne. I marka Spro. No ona w Polsce nie występuje, ale polecam ją, można ją znaleźć w internecie. Bardzo dobrze wykonane przynęty, naprawdę bardzo dobrze wykonane przynęty, dopracowane i przede wszystkim niedrogie. Pracują rewelacyjnie i są niedrogie. To są no-name'y, które kupiłem z jakiejś tam chińskiej wyprzedaży czy skądś dla sprawdzenia i się okazało, że są doskonałe. Od razu kupiłem całą partię, znaczy kupiłem więcej, około 15 sztuk. Także mam w tej chwili w zapasie, gdyby coś się stało, bo już ich nie ma. I ja radzę na przykład osobom, które poważnie się zajmują, chcą się zająć takim wędkowaniem, takim jerkowaniem. Jeżeli mają sprawdzoną przynętę, od razu iść do sklepu następnego dnia czy za tydzień i kupić następnych kilka sztuk. Bo wierzcie mi, że następna partia może już nie być taka doskonała, może nie być tak samo powtarzalna, a może jej po prostu w ogóle nie być. Na przykład te jerki, które Marek używa, który dostał ode mnie tych kilka ciężkich, fajnych jerków na głębokie wody, w tej chwili są już nieosiągalne. Nie ma ich. Chciałem kupić jeszcze kilka tych pływających, bo został mi tylko jeden tego rodzaju. Nie ma. Po prostu już nie ma. I jeżeli coś się stanie, no to zostanę z jednym, a później będziemy myśleć, co dalej. Być może znajdę jakiegoś innego następcę i będzie to dobrze funkcjonowało. Co dalej, jeżeli chodzi o, nie wiem, sposób prowadzenia, czy wielkość ich. A propos wielkości. Ja się w tym roku przymierzam do jerków typu szczupak. To są takie klocki po 30-40 cm. One imitują szczupaka. Zachowują się doskonale. Powiem, że w Norwegii i w Szwecji łowią na tego typu jerki i jest rewelacja. Tam naprawdę one się zachowują doskonale. Przede wszystkim ich używają. O, i tam łowią bardzo duże szczupaki. A, ktoś się zapyta, a co z sandaczami? Proszę mi wierzyć, że sandacz na takiego fatso nie jest rzadkością. Ja mówię o sandaczu oczywiście
takim już po około metra, bo ta przynęta jest naprawdę mocno selektywna. Nie mówię o takich sandaczekach, pistoletach po pół metra, bo one są niewiele większe od tych, ale już duży sandacz potrafi się skłonić ku takiej przynęcie i potrafi uderzyć to bardzo mocno. Ja miałem branie sandaczowe na tego dżerka, a w granicach 85 cm. Nie był aż taki duży. Ale powiem wam, że w pierwszej chwili myślałem, że jest to szczupak. Jakie było moje zdziwienie, jak zobaczyłem na powierzchni sandacza, powiem wam, że widok bezcenny, podejrzewam. I się okazuje, że te jerki tak samo sprawdzają się, jeżeli chodzi o szczupaki i tak samo, jeżeli chodzi o sandacze. Oczywiście, jeżeli chodzi o sumy, to jest tak samo rewelacyjna i doskonała przynęta, aczkolwiek utarło się w tej chwili, że większość dużych sumów jest łowionych albo na żywca, czy na martwą rybkę, albo na duże gumy. No nie do końca tak jest, bo mam tutaj kolegę, który łowi sumy tylko i wyłącznie przy pomocy tego, przyrzucił jeszcze większych jerków, jak te sam je robi. One ważą po 200 gram, 250 ma największy, to jest taki kawał drewna. On w tej chwili pracuje nad nowym modelem, on to trollinguje tutaj po rzece w tej z powrotem. I powiem wam, że ma efekty, bo ostatnio wyciągnął suma 1,75 m. I właśnie na swojej roboty dżerka, czyli one też działają tam, gdzie powinny być, czyli tam, gdzie jest ryba, schodzi głęboko ryba pod wodę, na dno. Dżerk jest w tym samym miejscu, jest to powtarzalna, dobra przynęta na bardzo duże drapieżniki. Jeżeli chodzi o jerki, to z mojej strony wszystko. No, uważam, że nie potrzeba mieć w arsenale miliona różnego rodzaju kolorów, różnego rodzaju wielkości, jakkolwiek bądź zwał tak zwał. Wystarczy mieć ich kilka sprawdzonych i naprawdę może być doskonale, bo wierzcie mi, że targanie 50 takich jerków nad wodę po pewnym czasie zaczyna być męczące. One są ciężkie. Ogólnie jest to kilkanaście kilogramów wszystkiego razem i nie zawsze się chce z tym chodzić. Dlatego ja mam kilka wybranych dla mnie najlepszych, które mnie się akurat tutaj na tej wodzie sprawdzają, bo to nie znaczy, że jak ja je zabiorę, powiedzmy, do mnie tam na moje jeziora, to będą się sprawdzać. Aczkolwiek kilka się sprawdziło. Ale te, które mam tutaj, wszystkie mi się sprawdzają. Wszystkie kolory, które tu widzicie i wszystkie rodzaje, które tu widzicie. I mnie jest więcej niepotrzebne. W tej chwili poluję już na naprawdę dużą sztukę i jeżeli się okaże, że one mi nie przynoszą jakiejś tam rewelacji w postaci 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m, wtedy zacznę szukać innej przynęty, innego jerka, który będzie mi w tym pomagał lub ewentualnie przeniosę się całkowicie na bardzo duże gumy. O czym będzie drugi odcinek. Powiem, jakich gum używam, dlaczego ich używam i dlaczego one są według mnie też bardzo dobre, ale to już w troszeczkę innych miejscach. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Wpadajcie na Marfish Team World. Tam jest bardzo dużo informacji, będzie coraz więcej. Pozdrawiam wszystkich oglądaczy i słuchaczy Marfish Teamu. Do zobaczenia, do usłyszenia.